Dzień dobry, ja nazywam się Patrycja Zelek i zapraszam na spotkanie ze sztuką. Dziś przedstawię szybki przegląd sztuki pejzażu, czyli inaczej malarstwa krajobrazowego przedstawiającego widok z natury krajobraz albo też widok z miasta. W zależności od przedstawień, można wyróżnić typy pejzażu. Weduta, czyli przedstawienie ogólnego widoku miasta, może występować także ze sztafarzem, czyli z niewielkimi postaciami ludzi lub zwierząt, czy też marina, czyli przedstawienie morza, portu, wybrzeża lub bitwy morskiej. Jednak pojęcie pejzażu nie dotyczy jedynie malarstwa, ale również może występować w rysunku, grafice, fotografii, a może nawet w rzeźbie. Pierwszym wybranym przeze mnie pejzażem ze sztafarzem jest burza, prawdopodobnie namalowana przez Giorgionego, datowana na 1506 rok. Obraz ten doczekał się wielu opracowań i interpretacji, jednak do dziś yy, jego znaczenie nie jest jasne. Na tle nieba, pokrytego burzowymi chmurami, znajdują się trzy postacie. Stojący z lewej strony mężczyzna i kobieta karmiąca dziecko. Za nimi widoczne są drzewa, krzewy, budynki oraz także ruiny, jakieś tam złamane kolumny. Pierwszy plan jest namalowany ciepłymi barwami, natomiast drugi szmaragdowym przechodzącym w turkusowy. Obraz Statek Niewolniczy jest to jedno z najsłynniejszych dzieł brytyjskiego malarza Williama Turnera. Został on namalowany w 1840 roku. Przedstawia on haniebną pra praktykę, charakterystyczną dla angielskich handlarzy niewolnikami, polegającą na pozbywaniu się chorych więźniów. Sam statek nie jest tu głównym obiektem obserwacji. Znajduje się niejako w tle. Kontury masztów niewyraźnie rysują się na, na horyzoncie i giną w szkarłacie zachodzącego słońca. Technika malowania przypomina późniejszych impresjonistów. Mamy do czynienia z licznymi plamami barwnymi, które zacierają poszczególne kształty, zarówno ludzkie, jak i obrysy statku. Dominują barwy takie jak szkarłat, żółcień i błękit, a więc mocne kolory oddziałujące na ludzkie emocje. Polscy malarze również bardzo często podejmowali tematykę pejzażu i nadal ją podejmują. Jednym z nich był Julian Fałat. Zimowy pejzaż należał do najczęściej powielanych motywów w jego sztuce. Artysta powielał motyw ze względów komercyjnych. Podążając po prostu za gustami nabywców. Pejzaż zimowy z rzeką i ptakiem z 1913 roku należy do późniejszych obrazów Juliana Fałata, powstałych już po rezygnacji artysty z posady rektora Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Artysta w swoim obrazie operuje jednocześnie realistycznym detalem i szerokimi plamami bieli. Pozornie jednolite plamy szybko okazują się pełne barwnych niuansów. Po chwili zaczynamy dostrzegać subtelne różnice między poszczególnymi ujęciami. Współcześni artyści również przedstawiają bardzo często w swojej twórczości pejzaż. Teraz zaprezentuję kilka różnorodnych przykładów pejzaży współczesnych artystów. Pierwszym z nich jest. Roman Artymowski, który wykonał całe cykle pejzaży o podobnej formie, różniące się jedynie zestawieniem barwnym. Kolejny artysta to Edward Twórnik, a ten bardzo kolorowy, zbudowany na kontrastach obraz, z wyraźnymi konturowaniami, nosi tytuł Wilanów. Innym artystą poruszającym w swojej twórczości motyw pejzażu jest Rafał Borcz i jego obrazy przedstawiają bieszczadzkie widoki, najczęściej jeziora z drzewami. W przeciwieństwie do poprzednich prac jego prace są bardzo spokojne i nostalgiczne. Dziękuję bardzo na dziś to wszystko i zapraszam do kolejnych odcinków filmiku.